Wojciech, to jest nasz pierwszy dzień w pracy. Musimy się dobrze spisać, żeby nas szef nas pochwalił. O tak, a to jest bardzo ciężka praca. Zobacz, jak wszyscy pracują i zobacz, jaką mają minę. O, ja nie mogę, faktycznie, chyba mi się to podoba. Ten jest uśmiechnięty, ten też. No nie, no, on jest chyba wkurzony, ale po co nam latarka? No nie wiem, i to zdjęcie nie wygląda zbyt dobrze. No tak, ale poczekaj, Pipek, bo ja pracuję, piszę teraz na komputerze. Ej, faktycznie, ty sprawdzasz maile. Dobra, a ja zobaczę, co tu jest. Tu mamy kibelek, tutaj mamy jakiś napis. Ej, całkiem fajnie. A to co to jest? Ej, ty nie pracujesz, ale czemu on ma taką twarz? Dobra, do niego nie podchodzę. Uwaga, sprawdziłem wszystkie maile, wszystko gotowe. Sekunda, ale nasz szef chce nas zobaczyć. Musimy iść do jego biura. Powodzenia nam napisali. No dobra, czy to jest tu? Nie, to jest tutaj, Pipek, zobacz. Tutaj jest jego biuro. Trochę się boję, żebyśmy nie mieli przypału. Nie, no nic się nie stanie. Patrz, tutaj jest napis najlepszego szefa. Ale super, on powiedział, że możemy dostać jeszcze parę nocy i dostaniemy podwyżkę. Tylko teraz musimy umyć toalety. O nie, to jest najgorsze. Ale dobra, dzięki, szefie. Ja cię kręcę, ale super, dostaniemy podwyżkę. Na. O fuj, ale tu jest brudno. Czekaj, jak się te toalety myje? Szefie, wszystko umyjemy, nie bój się. Musimy klikać i zbierać ten oczywiście brud z ziemi. Dawaj, Pipek. O fuj, ale tu jest nasmrudzone. Co ci nasi pracownicy robią tutaj? No nie wierzę, ale dobra, wszystko wysprzątane. O tak, o to właśnie chodzi. Dobrze, szef będzie z nas zadowolony, na pewno. Musimy uważać, bo jest deszcz i może nam tutaj zalać całe nasze biuro, ale spokojnie, tutaj już wszyscy wychodzą i zaraz, on już idzie sobie, ja się troszeczkę boję tutaj iść i każda osoba po kolei wychodzi. No dobra, do widzenia, została jeszcze jedna, no dobra, nieważne, musimy sprawdzić maile, teraz ja to zrobię, Luczek. O tak, sprawdź wszystkie maile i o, chyba wszyscy poszli do domu, tylko my zostaliśmy. Ej, faktycznie, dobra, na, sprawdzam maile, sprawdzam to i wszystko. Ej, trochę mi się to nie podoba, czemu zostaliśmy sami, a co z naszym szefem? Mam nadzieję, że wszystko u niego w porządku. Tak, i mam nadzieję, że zaraz puści nas do domu, jak mu powiemy, że wszystko zrobiliśmy. No powiedział, że mamy tutaj zostać jeszcze trochę, ale dostaniemy więcej pieniędzy, więc bardzo fajnie. I dostaliśmy jedną wiadomość, jakąś taką wiadomość specjalną, że znikają ludzie i musimy być ostrożni. Zaraz, jak to znikają ludzie? Nie, Luczek, nie mów mi, że my się wpakowaliśmy w coś mega niefajnego. No nie, no co ty gadasz, mamy latarkę i nikt nas nie dotknie, bo zadzwonimy na policję. To prawda, ale zobacz, co nasi pracownicy narobili. Fuj, tu jest tyle rzeczy do umycia, trzeba to wszystko pomyć i jak to umyjemy, to mam nadzieję, że ta noc już się skończy i może moglibyśmy na przykład zamknąć drzwi. O, tak byłoby naprawdę fajnie. Na, okej, czekaj, zamknę je. Świetnie, o to chodzi. O tak, umyliśmy wszystko i mam nadzieję, że nasz szef będzie zadowolony. Tak, ale teraz musimy wyłączyć światło. Poczekaj, wszyscy już wyszli? No chyba tak. Dobra, idziemy na zewnątrz i tam chyba musimy iść, ale zaraz, masz latarkę, Luczek, jesteś tutaj za mną? Tak, jestem tutaj, idę za tobą, poczekaj. O, ja nie mogę, chwila, czemu tu jest tak ciemno i tak strasznie? Nie, proszę, zaraz, czy ja coś widziałem? Nie, dobra, tylko mi się wydawało, czemu to jest tak daleko? O, mam to, ale super, otwieramy, albo bardziej wyłączamy ten prądzik cały. O tak, Pipek, i dawaj wracamy, bo już się ciemno robi. No wiem, ale to się tak długo wyłącza. Dobra, wyłączyłem, już chyba możemy wrócić. O tak, wracamy do naszej robotki. Na. Tylko nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że ktoś na nas patrzy. A proszę, szybko, szybko, wracajmy, bo ja się troszeczkę boję. To ty, Pipek, gadasz, zobacz, nikogo tutaj nie ma. O tak, wracamy do naszego pomieszczenia. Chyba mi się musiało wydawać, no nieważne. I skończyliśmy naszą pierwszą noc. Ale mi się niewygodnie spało. Co to jest? Musieliśmy tu zostać, bo szef nam kazał. O tak, zobacz, i nawet szef poszedł do domu. Zostaliśmy sami. Sprawdź maile, Luczek, a ja zobaczę, czy nie ma tutaj nikogo podejrzanego. Czekaj, czemu tu jest piwnica? Ona zawsze tutaj była? Tak, była tutaj zawsze i dawaj, zejdziemy tam. Trzeba tam posprzątać. Nie, na pewno tego nie zrobimy. Na szczęście drzwi są zamknięte, nikogo tutaj nie ma. O,
nawet ma być ciasteczko, ale super. O tak, Pipek, sprawdziłem wszystkie maile, wszystko się zgadza. I uwaga, mamy, o. Nie mamy w ogóle żadnej wiadomości. Dobra, wiesz co, chodźmy tutaj może właśnie do piwnicy. Są jakieś szczury, patrz, O fuj, ile tu jest szczurów. Trzeba, my musimy się ich pozbyć. No dobra, tylko jak to zrobić? A masz, klikam na ciebie, albo nie, trzeba na nie skakać. Tak jest, dawaj, nie zgnieciemy. Ale chwileczkę, co to jest? Happy Room, tego nie wiedziałem w naszej firmie. Faktycznie, tu jest jakiś wesoły pokój, tylko czemu on idzie na sam dół? Dobra, nie lubię tego, szczury, muszę was się pozbyć. Fuj, ile tu jest szczurów, jeszcze dostanę jakieś zarazki, nie! O tak, Pipek, to było dosyć proste, dawaj wracamy na górę sprawdzić maile, bo może ktoś do nas napisał. Dostaliśmy jedną wiadomość, idź i ukryj się w toaletach, ktoś próbuje się dostać do biura. O, jak to jest możliwe, szybko chodź do toalety, Pipek, dawaj do tej. No dobra, dobra, nie, ja się ukryję w tej toalecie, czekaj, jak to ktoś się próbuje tu dostać, jesteś tutaj? Tak, słyszałem jakieś dźwięki, Pipek, ja się strasznie boję. Czekaj, wyłączyły się światła. O, nie podoba mi się to, nie mogę skakać. Ej, a ty siedzisz na kiblu, zostań tutaj. Cicho, chyba ktoś jest w toalecie, zapalę latarkę. Nie, nie rób tego. Ktoś tu jest! Zaraz, czekaj, o co tu chodzi? Widziałem tam jakąś postać, ona mnie przestraszyła, Luczek. Ty jesteś, Pipek, chowaj się, bo inaczej cię zabiję. Nie no, spokojnie, schowaliśmy się razem w toalecie, ale czemu ja miałem taki dziwny ekran? Wow, to było straszne. O, dobra, dawaj, chodź szybko zamknąć drzwi. Szybciutko, chyba musimy zamknąć te drzwi. A, zamykaj to, o nie, jak to się długo zamyka, nikt nie może tutaj wejść, co to było? Dobra, szybko musimy sprawdzić, czy niczego nie ukradł naszego biura. Mam nadzieję, że nie, ale jesteśmy już bezpieczni. O, jak dobrze. Uff, co to było? Czyli faktycznie to nie są przelewki, Luczek. Ktoś do nas napisał, idę po was. Co? Nie, to jest takie straszne. Pipek, dzwoń po policję. To jest za mocne, ja nie dam rady. Musimy się ukryć tutaj, Pipek, w piwnicy. To było straszne, ja nie wiem. O matko, ale mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnej złej osoby w tym biurze, prawda? I chyba kogoś widziałem tutaj. No ty gadasz, Pipek, patrz, nikogo tutaj nie ma na dworze. No na dworze nie, ale ktoś był w środku, przysięgam ci, Luczek, nieważne, po prostu pomyjmy te naczynia i miejmy to już za sobą. O tak, myjemy naczynka, nikogo tutaj nie ma. Dlaczego zostaliśmy sami? Tu jest tak ciemno, nie podoba mi się to, halo? Jest tutaj ktoś? Może powinniśmy wyjść na zewnątrz, chociaż nie, to jest takie ryzykowne, ja się boję! Zaraz zgasł światło, czy mi się wydawało? O nie, nie gadaj, że musimy iść na zewnątrz do tego lasu. O tak, musimy zapalić światło, Pipek, na pewno nikogo nie będzie. Kto normalny czekałby na dwa pieski na dworze? Nie no, proszę cię, to jest zły pomysł, ja nie chcę być ostatni, ja czuję, że zostanę zjedzony, proszę, dobra, jesteś tutaj za mną? Tak, pamiętaj, musimy się trzymać w kupie, to nic nam się nie stanie, na pewno tak będzie, spokojnie. Wystarczy, że zapalimy to światło i wszystko będzie w porządku, prawda? O tak, przecież robiłem to już nie raz. O tak, zapalaj to światło, a ja popatrzę, czy nikt się na nas nie patrzy z tyłu. Nie, tutaj na pewno nikogo nie ma. Proszę, przynajmniej mam taką nadzieję. To już jest ostatnia rzecz i koniec. Dobra, szybko, uciekaj! O nie, co to jest za dźwięk? Szybko, Pipek, ktoś chyba nas goni. To jest najgorsza praca. Nie, ja się boję. Dobra, szybko, szybko. Nie możemy zostać złapani. Proszę, żeby mnie tylko nikt nie dopadł. Zamknijmy te drzwi. Musimy się schować. Widzisz, co się dzieje? Tutaj ktoś jest pod drzwiami. O nie. Mamy bardzo mało sekund. Nie, 30 sekund powaliło ich. Gdzie mamy, Pipek, iść? Dawaj może na dół do piwnicy. Zobaczmy, czy możemy otworzyć ten happy room. Nie, nie da się. O nie, dobra, idziemy do toalety. Robimy to samo. Mam to gdzieś. Szybko. Dawaj szybko, ukrywamy się w toalecie, Pipek, i zamknijmy te drzwi może. Pyk, dobra. Mamy 5 sekund. A, boję się. Szybko. Pamiętaj, żeby się ukryć. Dobra, jestem tutaj ukryty. Matko, żeby nas tylko nie znalazł. Pamiętaj, nie włączaj latarki i czekamy tutaj. Co to było, Luczek? Udało nam się, przetrwaliśmy! To była najgorsza praca w życiu.